Slalom. Witam wszystkich, siemanko, siemanko. Teraz tylko zobaczę, czy mam odciszonego ten Twitcha. Nie mam, to już mam. Dobra, teraz muszę tylko odciszyć audio komputerowe. Tak to jest, kiedy ma się tylko jedną myszkę, która jest chujowa. Czekajcie, poprawię jeszcze siebie. Tak wiem, słyszeliście statyw, przykro mi, ale musiałem to zrobić. Skyrim. Bo musimy odnaleźć sekrety Dwemerów. Czy mi będzie działać. Steam włączonego, nie? Tak. Dobra. Ja podłączę wszystkim telefon, bo mi umiera. Jest na resztkach soków, jak zwykle. Zawsze mój telefon na live jest na resztkach soków i go zawsze podłączam wtedy. Także już go podpinam. Cyk. Cyk. Podpięto. Dobra. Okej. Okay. Dupo! Dupo, ogarnij się. Dobra, teraz pytanie, czy Skyrim się odpali? A jak najbardziej. Aha, co to za emotka? Asławek lub Mialki. Siedź tam, niewolniku! Już, klikać w reklamę na AdSense. Klikaj, bo nie dostaniesz ryżu. Tak. Nieważne, Velus. Sławomir jest dupą. Ty też. Tak. Ale dobra. Fajną, nie, dziecko. Dobra, ja jestem w każdym razie już w loading screenie Skyrimie. I odpalamy grę. Działa mi wyciszenie? Działa. No sprawdzę takie rzeczy, no. Jak mam taką gównianą myszkę, to wiesz. Ja tego nie chciałem grać Fallouta na normalnej tam, wiecie, fabule, bo bym umarł, bo na tej myszce się nie da strzelać. Czyli? Okej. Okay. Teraz nie mogę. Dobra. Skyrim się ładuje, więc ja przełączę się na kamerę już. Tutaj chyba działa wszystko. Albo nie? Serio ta kamera nie działa? Ale gówno. To na to. To zawsze działa. O, mordo, mordo. Wiesz co dobre. Wiesz co dobre. Chociaż prawda jest taka, że ja więcej ciebie hostowałem, bo ty częściej streamowałeś, więc na razie jesteś, nie jesteś... Pawele 03 się ma i elo elo. Salman, kiedy dobinator KPI? Jak tam praca, a poza tym w te wakacje nic nie zrobiłem XD 1 zł. Dzięki, Paweł, ale ten dźwięk był straszny. W każdym... W ogóle, właśnie, to w takim razie muszę pokazać. W takim razie muszę pokazać. Pyk. No, czekajcie. Pyk, proszę bardzo. Znaczy, to chyba jeszcze się nie podliczyło, ale praktycznie mamy cel. Więc będzie seria z Morrowind. A Morrowind to jest dobra gra. Dobinator. Paweł się pyta, kiedy będziesz. Nie wiem, nie wiem. Jak to będzie, ziom? Czemu mi cholera podgląd ten czatu zniknął? No ja jebę! Podgląd... Czatu chcę mieć. No, dobra. Jestem. Także donkę Pawła. Ogólnie u mnie w pracy tak nudno jak zawsze, nie? Nudno jak zawsze, ale tutaj w ogóle... Co w Skyrimie się działo, kiedy was nie było? Podróżowałem i znalazłem w krypcie tego ziomka. Przygarnąłem go i dałem mu dowaloną zbroję. On jest takim typowym nordem, który szanuje zmarłych i w ogóle, i w ogóle. Raja się nic nie zmieniła, lwica się nic nie zmieniła, ale Serana. Ten pancerz i w ogóle. Teraz jest taka mrrr. Dobra. W każdym razie główny ten... Tu zacząłem ten zadanie dla Septimusa, żeby już tam nie iść do niego. Ale to nas kompletnie nie obchodzi. Byłem na Solstein, żeby już mieć możliwość podróżowania tam.
No bo nie umiesz tego ustawić, to nie jest takie trudne tak naprawdę. Musisz rozdzielić te mikrofony jako urządzenia. Co za problem. Człowieku, co ty wiesz o w ogóle audio? Jak graliśmy z Zordonem w Paydaya, to wiesz ile ja miałem ścieżek audio w OBS-ie? 4, z czego 3 wirtualne, czyli nie, że podpinam i działa, tylko stworzone przez komputer i tam przeemulowałem dźwięk, etc., etc. Co ty robisz, dziecko? Hej! Co to jest? To na komputerze. Instalowanie. A! Ale ono już działa, nie? No. W sensie, że możesz się poruszać? No. No to po co ci? Ja tam masz coś też robię, no bo stwierdzam, że najlepiej by było. Czy ja wiem? 10 koła. Nie, nie. O! Zrespiło bandytów. No to nawet fajnie. Bo mogę się teraz popisać moimi tutaj zdolnościami asasyńskimi. Bo my tu już ogólnie byliśmy w tych ruinach. Tylko bandyci się zrespili, bo mnie tutaj długo nie było. Także no. Ej, Paweł się pyta jak twój laptop. Znaczy w sumie mój laptop. Mój laptop. Mój laptop. Mam nowy telefon. Tak, Dobinator ma nowy telefon, w końcu je przyszedł. Xiaomi Redmi Note 5, cieszy się jak dziecko, bawi się nim cały czas. Pobiera pierdoliardy gier. Jest cudowny, kocham go, jest moim najlepszym skarbem. Więc polecam serdecznie i cieplutko. Tam mogli trochę tego nie słyszeć, ale w każdym razie polecam serdecznie i cieplutko, jak to powiedziała. Mhm. No powiedziałam to samo co ty. Weź się ogarnij, co? Laska? Dobra, jesteśmy teraz przed ruinami, wchodzimy do środka. O, to jest ten grobowiec Hilgrunda. Ale jakie szkło hartowane, po co? Ale nie potrzebuje szkła hartowanego. Te telefony mają szkło hartowane. No mówiłem, Redmi Note 5. Taki przyjemniaczek całkiem. Mi się teraz w oczy rzucił, miał premierę chyba dzisiaj, Motorola Moto P30. A to mówię, że po co, jak ma wzmocnione. Motorola Moto P... Nie, Moto. Motorola P30. Taka... No tak, to racja, wiem. Taka po prostu chamska kopia Motoroli iPhone'a 10, ale no całkiem przyzwoita, bo mam mega bebechy, a jest bardzo tanie, bo około 1000 zł. Przynajmniej jak kupujecie z Chin. Nie wiadomo jak z Polski, ale tam wiecie. Kto normalny kupuje takie telefony w polskiej dystrybucji? No, no nikt. O? Fuck it! Uwielbiam to. Jasne. Jakby oddała mi swoją nerkę, to może. No fuck it! Jak ja tego nienawidzę. Bastardo. No fuck! O proszę, można jednak. Dobra, teraz ich wysnajpimy ładnie. Wolę stojącego, bo tamten siedzący za nim stanie, to ja już go zdążę praktycznie dowalić. Znaczy oczywiście kilka mnie, ale... Ciup. O wow! Wytrzymał to? No trudno. Więcej cierpienia dla ciebie, kolego. Okej, okay, no i to było dosyć szybkie, łatwe, przyjemne. Złoto od Warren Bolt. Wytrych. Aha, to ognisko tak bulgocze, dobra. Myślałem, że coś tam innego. Co ty tam... Możesz? Prowadzę live'a, dziecko. W każdym razie, jak ktoś nie pamięta, jesteśmy na queście, żeby odnaleźć te krasnoludzkie, hardkorowe ruiny, co są w stanie tworzyć rzeczy z Ethereum. A Ethereum to jest po prostu potężna rzecz. O, problem, popfiltr. Właśnie, bo to jest popfiltr, żeby oprócz popfiltra, nie mikrofon. Więc jak tam dojdziemy, to o Jezu, jaka będzie potęga. Mistrz. Ej, 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 mam przecież chyba rękawice do otwierania, nie? Po nazwie chcę. Jakieś miałem rękawice do otwierania zamków, chyba że je odłożyłem, bo jestem idiotą. Oczywiście, że jestem. Nice. Wiecie, jaki jest mały pasek szans powodzenia otwarcia zamka mistrzowskiego, jak macie niski level? Jak ziarnko ryżu. Serio. Jak kończyć my? Control Alt Delete to naprawdę jest takie trudne. Fuck!
Ale już mamy dobry kąt przynajmniej. To jest ten moment, kiedy ktoś, kto jest atechniczny komputerowo, dochodzi do komputera. No ja ci mówiłem, żebyś tego software'a nie instalowała. No, że gaming mouse'a tego. Ale przecież zamrożyłam to. No to jak ci się zamroził komputer? Zatem czemu on leży tak? Jak się tak nagrzewa, nie nuś go tak. Jeszcze. Ładnie oddychający, masz rację. Bo komputery oddychają. Weźmy te wszystkie pierdoły, jak nie, to najwyżej obładujemy któregoś z moich sługusów. Co to jest nie tak? Aha, dobra, tak ci światło padło. Oh boy. A tak w ogóle co tam u was? Pochwalcie się, bo na przykład Paweł się pochwalił w donajcie, że nie zarobi. To spoko. To się nie spoko, że nie zarobisz, tylko spoko, że się pochwaliłeś. No, przynajmniej teraz wiemy. Easy. Klejnoty tuż. Nie wiem, jakby to miało działać, że wiecie, że strzelam do czegoś metalowego i to rozwalam, ale... Okej, okay, pogodziłem się z tym. To są w ogóle fajne te roboty z moda. Czy to był samobójca? Tam jest kolejny ten robot. Pyk, long shot. Dobra, udało się. Co takie porobione? Tu w ogóle jest chyba, jak się w to strzeli gazem, to wybucha. A zobaczmy, czy to działa w taki sposób. Nie, czyli ta gra jest głupia. Halo! No, na przykład ten ziomek jest bardzo spoko, bo on od razu kryje plecy. Także on jest spoko. Jego akurat lubię. Ja tam, jak się coś psuje, to... Ja jestem cierpliwym dzieckiem. On jest bardzo niecierpliwym dzieckiem. To pułapka, dobra, myślę, że tam jakieś wemerskie znowu potwory na mnie idą. To się zaraz tak chyba wyłączy. Czyli nie. Znaczy wiadomo, jak to wszyscy towarzysze inteligencją nie grzeszą, nie? Serio? A nie, dobra, dostał. Także no nie spodziewam się żadnych tutaj wybitnych sytuacji z nimi. Bo ja wiem, że to będą po prostu idioci, którzy będą mi utrudniać robotę, ale no wziąłem ich, no bo wiecie, w grupie raźniej, jak to się mawia. No a na przykład ten jest jeszcze spoko. Dostał w pierdziel i od razu przyleciał. A tamte dwie idiotki, o, leżą martwe. Czy półmartwe w sumie, bo kompanów nie da się zabić. Boże, wy ich sami dobijecie. Krasnoludzki duch. Ja wiem, że on jest nieprzyjazny, ale jak chcę do niego podejść, tak czy siak? Ej. Cyk. No bo to android, nie? Chłe, chłe, chłe. Hating on Android Steel Fan. O, muzyka z Wiedźmina, mimo że ją usunąłem. Spoko. Ale to jest akurat muzyka z pojedynku z Eredinem. A to jest po prostu mój ulubiony soundtrack do walki z Wiedźmina. Serio. Moim zdaniem odwalili kawał dobrej roboty z tym soundtrackiem. Mistrz. Będę pewnie rozwalać dziesiątki wytrychów, a w środku będą dwa wytrychy. To jest takie typical Skyrim, nie? Patrzysz, skrzynia, poziom mistrzowski. Co jest w środku? Słodka bułka. Takie just typical Skyrim things. No for fucken! Znaczy to jest i tak lepsze niż otwieranie zamków w Kingdom Come, bo tam to było tragiczne. Lelelele, nie patrz się, oglądaj, Ray. Nie patrz się, wstydzę się! Serio, rozwaliłem 10 wytrychów. No fuck! Ty, oglądaj. Jest! Mistrzowski zamek jebać! No mówiłem. O, dobra. Jednak coś cennego w miarę. Raz, że tyle błędów, a dwa, że dostępne tylko na kilku telefonach, więc takie... Kupujesz piksele za powiedzmy 3 kafle i mimo, że masz czysty system od Google'a, to on jest tak naprzewarzony błędami. Także XD. Ja na przykład dzisiaj widziałem, że iOS 12, ale w wersji beta jest naszpikowany błędami. I ktoś powie, że hehe, iOS też się
bo to jest beta i betę nie każdy instaluje. Można sobie zainstalować betę, jak ktoś chce, nie? Ale ona na ogół jest dla osób, które są w tym temacie, nie? Bo wiadomo, że finalny produkt będzie dopracowany. Nie to, co niektórzy. Ochło. Dobra, tu już będzie grubo, widzę falmerzy. Nienawidzę falmerów. Fyk. Znaczy, co w ogóle fajne, falmerzy są ślepi. Więc jak mamy dobre skradanie się, to na easy można się przeskradać obok nich. Znaczy, u mnie Velux, powiem ci, że tak... No nudy, nie? Robota, dom, robota, dom. Wczoraj raptem miałem dzień wolny, znaczy dzień wolny, wczoraj kończyłem wcześniej robotę. No to melanż z kumplem, żeśmy sobie umocnili. No, oni się kochali. I było spoko, nie? O, ludzkie mięso, czyli jednak nie do końca się kochali. O, skiwery. O ty chuj. Boże, po co wy to robicie? To są skiwery, które są i tak nic nie warte. Ale z was frajerzy. Jeszcze sobie z nim nie radzą? Serio? Czy to Falmer u góry gdzieś? Da, to Falmer. No i w każdym razie sobie tak wróciłem do domku. I dzisiaj odpoczywałem rano. I teraz stream. Bo wiecie, trzeba streamować. Naprawdę Twitch to są o wiele, wiele lepsze perspektywy, jak teraz patrzę. Serio. Jakbym zaczął dużo wcześniej streamy na Twitchu, to ja coś czuję, że teraz byłbym w o wiele lepszej pozycji niż wcześniej na YouTubie byłem. Serio. Jaka ładna. O, widzicie? Weź, zgin. Jestem zatruty. Nie chcę umierać. Także, no, ogólnie nic tam ciekawego, nudy straszne, nie? Cyk. Sniper Alight V5. Dobra. Nie chcę cię nic dawaj. Znaczy, czytałem tam na NSW, że chcesz kanał Minecraftowy na RedTube. Dla mnie spoko. No to niech wywalają, to będzie przynajmniej tobie głośno i wiesz, Gimper się za tą stawi. Czy to jest prawda, nie? Że jakbym zaczął wcześniej na Twitchu, to by dużo osób teraz tych YouTube'owych kompletnie nie wiedziało o mnie, to fakt. Więc YouTube dał mi teraz plecy. A, no to nie wiem. Aha, to Freddy chyba, dobra. No nie wiem, w każdym razie coś tam było takiego, tak? No i po prostu... Mówię, YouTube aktualnie jest taki, że kontrowersja czy plecy to jest najlepsze po prostu, co możecie mieć. Bo Unboxal strasznie poszedł do przodu w statystykach YouTube'owych po tej aferze, że go wywalają ze szkoły. A słynny kanał Kamerzysta, który jest po prostu kolejnym gównem, to... Gdyby nie plecy Krużwila, to by nigdy nie powstał, taka prawda. Więc po prostu pluję na takie kolesiostwo. Bo na przykład zobaczcie Raichu. Raichu mnie hostuje i to jest w ogóle mój ziomek, ale czy ja mówię do wszystkich ludzi, czy na przykład na kanale: ej, słuchajcie, robię live'y. To prawda. Ej, słuchajcie, robię live'y, ale jeszcze jak ja nie robię live'ów, to live'y robi mój ziomek, więc wbijajcie. No nie, nie reklamuję go ani... O, w dupę! Nie reklamuję go, bo nie chcę mu robić pleców, bo nie cierpię czegoś takiego. Bo dla mnie robienie pleców komuś, to jest tak jakbyście mu robili gałę. Serio. I to taką spłoknięciem jeszcze. Czyli po prostu... frajerstwo. Ups, chyba trafiłem Goldira. Ale on się chyba nie obrazi, co? Nie. Szklana... Uuu, to się skręci. No, także wiecie. Ja na przykład jak was odsyłam tutaj na Twitcha z YouTube'a, to tak naprawdę nie robię sobie pleców, tylko po prostu to, co osiągnąłem, to sobie przekładam na inną platformę i to się nie przekłada w liczbach 1:1, nie? Bo jednak ogrom ludzi został na YouTubie i on się z niego nie rusza. To jest, no, no chuj, nie? No ale trudno, nie? Tacy prawdziwi widzowie, tak jak wy teraz, no to... Prawda. Też prawda, Goldirze. Więc, no po prostu, nie? Nie cierpię kolesiostwa i tacy prawdziwi widzowie teraz tylko zostali tutaj na Twitchu.
ale no po prostu staram się coś osiągnąć nowego, tak jakby, nie? Że część tego mojego wszystkiego, co osiągnąłem na YouTubie, przenoszę tutaj, na Twitcha, a tak to staram się osiągnąć coś dalej swojego, nie? Ja to uważam za jak najbardziej właśnie fair, że nie jest tak, znaczy Raichu właśnie pod tym względem, czyli tam Marko, takie trochę mi plecy robi, że on tam ma tam powiedzmy więcej obserwujących, więc on ich chce przenieść na mój kanał, bo on chce mnie wybijać. Z jednej strony spoko, nie? Ja też się cieszę, że on w tak jakby taką internetową familię tworzy, bo to wiadomo, że we dwóch zawsze się lepiej można ustawić. Ale z drugiej strony właśnie nie lubię czegoś takiego, że ktoś mi robi plecy. Bo ja wolę osiągnąć to samemu, co prawda dłużej, trudniej i w ogóle... Dietryczne strzały, nice. Niż żeby ktoś mi robił plecy. Bo pamiętajcie, że kiedy robicie komuś plecy, to całkiem blisko jest dupa. Łe, łe, łe. Będąc tak już całkiem dogryźliwym do tych wszystkich frajerów, którzy się wbijają na kimś... Z tego zaraz będą wychodzić te pająki jak nic. Ale co poradzić? Życie, Skyrim. Ja chcę moją myszkę. Albo najlepiej Stream Decka. O Jezu, Stream Deck. To jest takie dobre. Wiecie, co to jest Stream Deck? To jest specjalne urządzenie do streamowania. Taki dodatkowy panel z klawiszami. I tam możecie sobie pisać różne makra. Czyli na przykład macie guzik do wyciszenia mikrofonu, do zmian scen, etc., etc. To ja po prostu bej, bo bym nie musiał używać klawiszy. W sensie normalnych klawiaturowych. Bo na przykład mam pod Alt, Ctrl F4 zmianę sceny. A tak to bym wykonywał szybki zapis bodajże w Skyrimie. A tego nie chcę. Ten nie działa. Ten chyba też, nie? Ten działa. Ten też. No to idziemy w takim razie dalej. Co zrobi ten guziczek? A, no to nie, to tak nie chcę, to chodźcie ze mną. Ekipa, za mną. To jest bardzo spoko urządzenie, nie? Znaczy, to też można używać normalnie przy komputerze, jak dodatkowe klawisze, nie? Jeżeli na przykład grasz w GTA i sobie wybierasz, że na klawiszach ze Stream Decka chcesz wybierać bronię czy coś. Więc to jest bardzo spoko urządzenie nie tylko dla streamerów, ale to jest właśnie głównie dla streamerów do takich rzeczy. No ale jest też cholernie drogie, bo Stream Deck kosztuje chyba 5, 6 czy nawet 7 stów. Więc to w ogóle nie ma opcji, żebym takie coś kupował. Mnie jeszcze nie pojebało naprawdę. Czy wiadomo, że jak ktoś zarabia tam ze streamów 1000-2 na streama, no właśnie powiedziałem cenę, to niech sobie kupi to, nie? Bo to jemu się przyda. No ale jak ja mam taki mały kanalik, który faktycznie nic nie generuje, to wiecie, to po co mi to? Radzę sobie z tym, co mam teraz. Że tak to wygląda. Poprosił Roka. No poprosiłbym. Ja bym mógł być nawet niewolnikiem Roka, ja bym mógł mieszkać w jego piwnicy i, nie wiem, montować mu film czy coś. Dobra, tutaj głupie falmery kości powtykały. Tam jeszcze kilka jest zatkanych tych zębatek. I tu chyba mi na drodze stanie Centurion, z tego co pamiętam. A to będzie dowalony strasznie. Ekspert, serio. Nawet nie chcę mi pozwolić, klikam E i nic. O, teraz dopiero, jak się nie skradam. Spróbujmy. Ja bym przede wszystkim chciał zdobyć klucz szkieletowy. Czyli wiecie, tam uniwersalny wytrych, który nigdy się nie łamie. O, złoto, o, 3 wytrychy, proszę bardzo. No, weźmy. Szklany łuk. Możecie się przesunąć, żebym też mógł powalczyć? Dziękuję. Cyk, egzekucja normalnie. Dobra. W ogóle uwielbiam to, tak sobie czasami sprawdzam na YouTubie, na pewnym kanale. Aha, to jest taka muzyka growa, bo tak się zastanawiam, co to jest w ogóle. Czasami sobie zaglądam na kanał na YouTubie, który robi tam... shoty. Właśnie wiem, wiem. Chyba pod koniec fabuły Gilizu dzisiaj go dostaję. Oglądałem sobie takie coś i no, shoty rockowe z Twitcha. Bo na normalnych live'ach rocka rzadko jestem, no bo jakby nie patrzeć, on robi te live'y po 8 godzin. A ja też mam inne rzeczy do roboty.
ja po prostu jest taki savage na tych live'ach i to jest takie piękne. On po prostu nie ma litości dla nikogo, on każdego tak jedzie na nich, to jest cudowne. Albo jak Miszor go pojechał, że Rok coś tam przegra i powiedział, że o, jaki cienias, a Rok do niego cię robił. XD. Tam już coś się zacina. Więc takie naprawdę srogie XD, że taki pocisk z własnego syna powiedział, nie? Rewelacja. Także ja Roka naprawdę szanuję za to, co on robi teraz. W ogóle nie rozumiem fenomenu Bugatti, Paweł. Dla mnie Bugatti są przeobrzydliwe. I na zewnątrz, i w środku. Jak widziałem nowe Bugatti, to no właśnie. Jak widziałem Bugatti w środku, to jakieś tam nowsze, nie wiem, czy Chiron, czy Veyron, nie wiem, było przeobrzydliwe. Ja nie wiem, jak ludzie mogą płacić takie pieniądze za coś takiego. Znaczy wiadomo, że silnik jest dowalony, nie, technologia, etc. Ale to auto jest brzydkie. Za te pieniądze można mieć o wiele ładniejsze, a wcale nie słabsze auta sportowe. Upsi. Weźcie mnie, nie pchajcie do przodu, jak ja się wycofuję, żeby lepiej snajpić. Nie do wody! Super. Dobra, jest spoko. Dobra. Ja bym teraz tak... Wyposażę sobie leczenie. O, no też tak można, nie? Muszę też dodać tarczy do ulubionych. O, teraz muzyka z Wiedźmina dwójki. Już nie taka fajna. Znaczy pewne utwory Wiedźmina dwójce po prostu wymiatały. Ja na przykład jestem strasznie ciekawy teraz, co pokaże Audi, bo jestem w ogóle fanem marki Audi. Ja jestem ciekaw, oni teraz pracują nad Audi e-tron, czyli elektrycznym Audi, ale niestety z SUV-em. Wiecie, że nie lubię SUV-ów. No ale jestem ciekaw, bo ogólnie rośnie konkurencja Tesli teraz, nie? Czy ja wiem, czy R8... Znaczy R8 jest super i cudowna, nie? Ale bym powiedział bardziej, że A8 Audi. Albo... Nie wiem, głównie Audi. Co to są za potwory? Weźcie mi moje głupie kompany, nie przesuwajcie, bo któryś z was zaraz dostanie na ryj i będzie płakać, że umiera. Cyk. Siema. Porsche? Nie, SUV-y nie lubię. Co? Nie, ty nie. Ty tam graj. W sensie lubię Porsche, ale nie lubię SUV-ów. Ja lubię najbardziej Porsche Panamera. Jest piękne. To są takie jakby... zombie. O, tu się schodzi ten, do podziemi. Do tej... gdzie można leksykon odczytać, więc chyba tam pójdziemy nawet. Mam zadanie od Septimusa Sergiusa, żeby tam pójść. Do czarnej przystani, o. Na przykład Porsche 911. Wszyscy tak się nie mieli, że 911 legendarne. No jest ładne, ale... nie jakieś turbo specjalne moim zdaniem. Panamera mi się bardzo podobał, Jezu. U nas w Toruniu jest kilka Porsche Panamera. Cudowne są. A wezmę to. Bierzemy. Bo nie możesz powiedzieć, gdzie jest miejsce, nie? Dzięki, Katrin. Bardzo pomocnaś. Co, nagrzewa ci się teraz ten laptop? No właśnie, tak będzie bezpieczniej. To już otwórzmy w ogóle tą bramę. Mogę spróbować tą moją zgrabną nóżką. Mam w ogóle wiatrak za biurkiem. I go włączam nogą, żeby nie wstawać z krzesła. To już w ogóle otwórzmy sobie. No odstaw. No tak, powiedziałem. To otwórzmy, że jak będę chciał wyjść, to będę mógł. Ty laska, bo tam masz okulary, dokumenty i ty na tym wszystkim siedzisz. Weź tam zrób porządek, a nie. Jest burdel. Sprzątaj to, niewolniku. Sprzątaj, niewolniku.
Dobrze, dzisiaj idziesz spać bez kolacji. Spoko. Nie jem kolacji. Dobrze, niewolniku. Ty jesteś moim niewolnikiem. Sprzedam cię do haremu. Tak? Dobrze, dam ci dupę po live'ie. I bardzo dobrze, nie dostaniesz jej. Dobra, never mind, bo my tutaj pitu pierdolach, tu czarna przystań czeka. A jako, że tytuł nawet live'a to jest, że szukamy krasnoludzkich tajemnic, no to musimy je znaleźć. Wiem, nie interesuje mnie. The Walking Dead moim zdaniem nudne. Zombie są tak przeruchanym tematem. Mnie kompletnie nie rusza tematyka zombie, serio. No tak, no bo zombie są już nudne, przeruchane. Ostatni film, jaki oglądałem o zombie, to był World War Z z Bradem Pittem. I jeszcze w miarę był spoko, bo tak naprawdę to nie były zombie, tylko to byli chorzy ludzie. A to nie byli tacy typowi zombie, tylko to byli ludzie, którzy na przykład nie reagowali na zakażonych ludzi. I ogólnie to było całkiem spoko. Nie interesuj się, Velux. Nie interesuj się. Im mniej wiecie, tym lepiej śpicie, prawda? Gejowie. My jesteśmy gejowi. Nieważne. Dobra. Czarna, przystań, nadchodzimy. To idź, siku. No idź, siku. Niewolniku. Sikać. Dobra. No to czarna przystań. I akurat jesteśmy tu, gdzie powinniśmy być. Bardzo dobrze. Możesz odejść. Gram w grę, odejdź. Dobrze, kobieto, odejdź. Nie, nie słyszę, mam słuchawki i gram w grę. Nie wiem. Odpalił hostowanie mojego kanału, ale to chyba z automatu ma. Dobra, możesz iść już sikać? Denerwujesz mnie teraz. A, woda! Ja tu prawie spadłem z wodospadu, bo ty mi tutaj trujesz. Sobie chodzisz, idź stąd, precz. No to tak nie działa, Velux. Wy właśnie macie nie wiedzieć. Tak naprawdę my nie jesteśmy parą. Ja jestem jej seks niewolnikiem. Dobra, idź sikać w końcu, co? Jak bardzo mało bełtów. Już mam od cholery bełtów. 2790. Czeladni, dobra. A mi musiała trzasnąć drzwiami oczywiście. Pipoles 1. Mam bardzo dużo bełtów, bo sobie krafciłem. Bo krawcenie bełtów to jest świetna rzecz na farmienie kowalstwa. Ile ten topór kosztuje? Mało. To jest świetny sposób na farmienie kowalstwa po prostu. Złoto sobie jeszcze wezmę. A w ogóle wszystko sobie wezmę, Boże, to ci mówię. Jak nie, to któremuś z moich sługusów dam. Udźwigu też mam dużo. Bo podkładam wszystkie te książki pierdoły. A czemu ja mam dać ci nerkę? Nie no, spoko. Tylko tak wiesz, no trzeci ciężko to ten rozróżnić. Czemu ja mam ci dać nerkę, żebyś ty był moim niewolnikiem? Jeżeli ty chcesz być moim niewolnikiem, to ty mi daj nerkę. Szachmat. Nie, to jest... Tak naprawdę to jest jedyna przewaga Skyrima nad Morrowindem. Grafika. Znaczy wiadomo, że można jakieś tam 4K textures i w ogóle do Morrowinda wgrać. Ta gra też niby będzie ładna, ale to nie to samo. Jak się sikało? Fajnie było? Strumień. O, ona była cyborgiem, miała holtera, czyli takie coś, co wam mierzy serce cały dzień. Tak, podwójny, bo jeden na ludzi, drugi na potwory. No a w każdym razie, no to... Mówię, tak mało mi podobać te tekstury, ale jednak mechaniki tej gry będą takie do dupy strasznie. O, to działa jednak, dobra. Bo to można gdzieś chyba wyjechać, nie? Skyrim. No, bardzo ładnie. Nie wiem, Pawle. Co tam szepczesz?
Okej, okay, ja też. Dobra, idźmy dalej, idźmy dalej. Bo chcę znaleźć to przeklęte tamto coś. Tam w ogóle jest miasto Falmerów. Jest takie ładne, ale takie mech. Mogli to lepiej zaprojektować, naprawdę. Rozczarowałem się, jak tam wędrowałem dłużej. Bo raz sobie zrobiłem moda. Sam zrobiłem moda, żeby Falmerzy byli pokojowo nastawieni. Chociaż to można nawet tutaj w konsoli wpisać, ale jednak zrobiłem sobie moda na to. I zwiedzałem to miasto i powiem wam, że szału nie robi. Liczę na coś naprawdę lepszego. Dobra, jesteśmy w tym obserwatorium, co tłumaczy te leksykony. Teraz tak, przeskakać wodę. Udało się. To są jakieś grzybki, halucynki. Nie, korzeń nirnu, nice. Tam jeszcze chyba jest korzeń nirnu, bo się świeci, ale mi się nie chcesz tam iść. Jasne, Velux, nikt tam nie wchodzi. Nikt nie zna. Każdy tak mówi, Velux. Każdy tak mówi. Ja też. Dobra. Jesteśmy. Czas zbadać... leksykon. Te dźwięki są fajne. Dobra. Tutaj ktoś był kiedyś, ale go już nie ma. Jak widać, chłe. Pewnie Falmery zrobiły swoje. Czy to są w ogóle ludzie, którzy są sługami Falmerów? Nie wiem, jak do tego doszło. A, no widz, już aż chce się otwierać. Proszę bardzo. O, i to jest w ogóle elegancka skrzyneczka, tak ja coś tutaj rozumiem. Bierzemy. To jest coś fajnego? Nie, Inkwell. Runet book. Dekod siły bierzemy. Dobra. A, widzisz, czyli jednak wchodzisz. Ha, szachmat. O. Bierzemy. To jest fajne, że te książki, które można czytać, świecą. To tam dominatorze. Idziemy dalej. Są te urny. O, siemanko, Bożyju. Nie mam w sumie nic ciekawego do powiedzenia. No. Nudy straszne, nudy. Trochę człowiek popracuje, trochę ma wolnego, ale mówię, wczoraj melanżyk. No tak, to nic specjalnego. Nie melanż, przepraszam. Cały czas słyszę, o czym ty mówisz. Żadnego melanżu nie było. No jak nie? No nie. Wczoraj. Nie. Marcinem. To było tylko wyjście. No, a czyli melanż. Jak to był melanż? Dobra, twoja stara. No. No, także po prostu nuda, no. Ło! Ja nie mam matury jeszcze. Będę mieć maturę dopiero w przyszłym roku, jak do niej podejdę i ją zdam. Co on tu ma? Jakie fajne leksykody i w ogóle. Alleluja! Jakie to jest fajne. Nie wiedziałem, że tak można. Dobra, teraz się zacznie magia. Syk. Drugi etap to jest rozłożenie tego. Co? Teraz się edukuje trzecia opcja. No w tym. Znaczy tym, co się teraz zacznie, nie? 2019-2020. 2018-2019. Rozkładamy. O, zjebałem. Oraz za dużo kliknąłem. A na przykład on przeprasza, że mnie pcha. A Serana, czy tam ta cała Reja? Reja to jest w ogóle idiotka. Ona się wpycha, teraz widzę, Lewica się wpycha. Dobra, teraz niech to się załaduje. O.
Nie interesuj się kobietą. Technologia dwemerów to są niesamowite rzeczy, naprawdę. To jest jedyna cywilizacja, która w sumie wyginęła, ale potrafiła odczytać pradawne zwoje, czyli te rzeczy, prastare zwoje, bez ślepnięcia. Wcześniej... Możesz nie ziewać w tle? Po poprzednie tam części, czyli Oblivion, pokazywał, jak to wygląda, że kapłani ćmy uczyli się całe życie czytać prastare zwoje, a w końcu ślepli. Ty tam masz Simsy, to graj. No, graj dalej. Właśnie Sławek mi pokazał, że lubi jeść. Lubi poziomki. Nie wiem, na razie nie chce mi się Bożej nagrywać z Simsów. Ale ja gram w Simsy. Ona teraz gra w Simsy. Znaczy nie na live, tylko sobie po prostu gra. Teraz nagrałem LSPD i jeszcze nie nagrałem dwóch odcinków na weekend, przyznam się od razu. I nawet nie wiem, czy będę chciał je nagrać, bo mi się nie wiem, czy chcę. Bo na razie widzę, że LSPD nie robi takich wyników jak wcześniej. Więc nie wiem, czy jest sens to kontynuować, no ale chyba to zrobię, wiecie, z czystej kultury. Ale Skyrim jest piękne. O, to będzie dobra na miniaturkę. Bo przednie nie miałem miniaturek. Dobra, wracamy do Septimusa, który jest tutaj w kompletnej dupie. Bo tak sobie uznał, że będzie sobie siedzieć w dupie. Nie wiem czemu. Dobra. Nie, to będzie dopiero w LSPD. To jest mod EUP. Tak w skrócie. EUP. Nazywa, co tam jest w ogóle? Ja tu byłem, ale tam chyba nie byłem. Tam jest taka dziwna aura, jakby tam było coś takiego smoczo dziecięczego. To jest paczka tych ubrań, to się nazywa EUP Law and Order. Wiecie, prawo i porządek. Tak, tak jak napisałeś dokładnie, EUP. To jest jakieś ognisko. Ktoś miał obóz. Septimus cały? Nie, no przecież on ma tam swój posterunek. Mi to wygląda na jakiś obóz jakichś dzikusów. O Jezu! Nie wolno. Nikogo tu nie ma. To był tylko zwykły ogień. Ktoś mi tu miał obóz, to bardzo dziwne. Tylko pytanie kto i dlaczego tutaj? To jest kompletne zadupie wielkie. Tak, zadupie wielkie, nie podsłuchuj. Wspaniała cesarska zbroja, biorę. Czy może to był jakiś obóz? No nie no, cesarscy by nie postawili takiego obozu. I to wygląda na jakiś obóz Rieklingów. Ci, co grali w Morrowinda albo... Znaczy w Morrowinda z dodatkiem Bloodmoon. Albo w ten... No to wygląda. Albo grali dodatek Dragonborn, to wiedzą, czym są Rieklingi. A tam w ogóle jest jakaś lokacja. Czy to jest grobowiec Izgramora? Zaraz zobaczymy. Kurde, zobaczcie, to jest to, że człowiek całe życie tak naprawdę odkrywa Skyrima. To jest piękne. Ta gra pod tym względem jest przecudowna, bo jest tak rozległa. Tak, to jest chyba grobowiec Izgramora. Albo samotnia czyjaś. Pamiętam, że to była jakaś samotnia kogoś. Cyk. Nie ma. Tylko ja mogę polować na horkery. O, dobra. Fajnie, że horkery, którym chciałem pomóc, są przeciwko mnie teraz. Nie, nie widziałem. Powiem krótko, mam to w dupie. Takie, no fajnie, fajnie wszystko, nie? Święto, obchody, ale... I don't care. I couldn't care less. Jezu, co tu się stanęło się? O właśnie, to jest takie podejście moje. The chill. Ja chyba wiem, co to jest. Chociaż mogę się mylić. Ale tam nie wchodzimy teraz. Idziemy do Septimusa. To jest chyba najdalsza lokacja właśnie na mapie w Skyrimie. No. Tak
Poważnie. Ta kusza jest OP wręcz. Jak tam moje ładowanko? 69%. Czyli elegancko. Soptimusia. O, witam cię. W ogóle słuchajcie tego, co on teraz będzie mówił. Czytajcie napisy. I have devoted my life to the Elder Scrolls, but their knowledge is a passing awareness when compared to the encompassing mind of divinity. The Dwemer were the last to touch it. It was thought to have been destroyed by the Nerevarine. Gdybyście grali w Morrowinda, to wiecie, o co chodzi. To, co on mówi, jest przejebane. The Daedric Prince of the Unknown, Hermaeus Morla. I thought there were no secrets left to know until I first spoke to him. He asks a price to work his will. A few murders, some dissent spread, a plague or two. For the secrets I can endure. In time, he brought me here to the box. But he won't reveal how to open it. Dobra. Ogólnie. Nie chodzi o to, że ten. Chodzi o to, że ten gość uważa, że w środku jest serce Lorkana, a serce Lorkana to się właśnie uważa, że to przez to Dwemerzy zniknęli, że je dotknęli i zniknęli tak po prostu. Także hardkorowo. Nic ci nie bardzo się zawiesza. A co mam na to zrobić? Kupić ci nowy laptop? Dobrze, którą nerkę chcesz? Lewą czy prawą? O Boże, nie. Czajcie? Oni chcą teraz... O Boże, tak, to jest głupi quest, że mam zbierać krew. No, cudownie. O, i tu jest Hermaeus Morla. I've seen enough hentai. Te oczy. I am Hermaeus Morla. I am the guardian of the unknower of the unknown. Dobra, obserwujesz mnie, super, mogę to przemówić. Mordo, śpieszy mi się, nie chcę mi się z tobą gadać. Raja, wypierdalaj. Chociaż... Jak ona mrugnie, piszemy TM. Będzie też idealna na miniaturkę. Your continuing aid to Septimus renders him increasingly obsolete. A, no to fakt, tak. W Morrowindzie to jest piękne, że jak zarobiecie coś, co jest ważne do wykonania fabuły, bez tego jej nie pchniecie dalej, to się wyświetla komunikat. Twoje życie nagle straciło sens. To jest cudowne, że ta gra cię nie prowadzi za rączkę jak Downa, za przeproszeniem. Że tu masz pójść, to masz kliknąć, to masz znaleźć, tylko ona po prostu ci daje wpierdol. I to jest cudowne, że to jest taki prawdziwy RPG, a nie gówno. Co? Morrowind. Nie. Klasyczny RPG z 2004 roku. Zbyt trudny dla ciebie, dziecko. No, dla mnie też był za trudny, nigdy nie skończyłem tak naprawdę. Dobra, panie Macka, widziałem już za dużo hentajów w internecie. You shall not pass. Dobra, koniec. Dobra, dzięki, mordo. Koniec gadania. Ja bym teraz do tego The Chill poszedł. Zapiszmy grę po tym gadaniu jego. Jakby coś się miało skopać, to byłby najgorszy możliwy moment. Tutaj, The Chill. Jezu, jaki szybki fast travel. Faktycznie. Fast. Tego nie potrzebuję teraz, bo mi się nie chce. Tego też nie, tego też nie. Tego też nie, tego też nie. To chcę. To nie chcę. To chcę.
dziedziniec zamku Vulkihoir. Zaraz pójdziemy sobie badać. O, tu pamiętam, że kiedyś zostałem wpierdol. Wspomnienie ze Skyrima, nie? To jest w ogóle jakieś lodowe więzienie i to jest niesamowite. Kto to tu zrobił i dlaczego? Czy to Septimus takie coś zrobił, bo mu Hermeus Mora kazał? To jest dobre pytanie. I to jest to, co ja mówiłem o pisaniu scenariuszy przez Bethesdę. Że fabuły w ich grach, czy teraz tych nowych, nie, że w Falloutie 4, czy w Skyrimie, są po prostu płytkie jak brodzik dla dzieci. I słabe. Ale oni są mistrzami pisania fabuł niewerbalnych, czyli takich właśnie rzeczy jak to, że lokacje w takim miejscu i gracz się zastanawia, co tu się działo. Jakieś na przykład wskazówki zostawione na przykład w Atronach Mrozu, czy stworzenie magiczne. Pewnie było pomiotem jakiegoś czarodzieja, tego typu rzeczy. To jest po prostu... O właśnie. Teraz mnie zaatakowały aż trzy. To jest właśnie mocna strona Skyrima. Takie rzeczy. Ej, w ogóle sole mrozu są cholernie drogie. Bierzmy je. To jest mocna strona tej gry. Niewerbalne powieści. I teraz pytanie, dlaczego mnie zaatakowały aż trzy Atronach? Czyżbym odkrył czyjś mroczną tajemnicę? Czyżby to był właśnie Septimus? To jest to. Do samotni. Pierw bym skoczył. Do tego handlarza, który po prostu ma wszystkie pieniądze świata. Bo jest powalony. Bogacz jeden. No i proszę, żeśmy się praktycznie w godzinę uwinęli z dwemerskimi tajemnicami. Ja myślałem, że będzie cały odcinek. Ej, właśnie, przecież ja jestem idiotą. Ja mam w książce napisane, gdzie są te ruiny. Ja mogę zaraz pójść i kontynuować tą moją podróż tych dwemerskich ruin. Wrócił? Wrócił. Cześć, mordeczko. Kasą nie grzeszę. On też nie. Masz coś więcej niż tylko buty deadryczne? Nie. Szkoda. Te takie magiczne, pierdołowate bronie typu oto, bo to jest słabe. Takie sobie. To może być fajne, zostawmy to. Tak pewnie tego nigdy nie użyję, ale wiecie. To jest słabe. Szklany zostawmy, idzie na półkę. O, super. Już mi się zjebało ten przez scroll. Czekajcie. Ctrl-Alt-5. Działa, działa. Dobra. Teraz tak, ja chcę dalej sprzedawać moje rzeczy. Tego nie potrzebuję. Tego też nie. To sobie zostawmy tak na wszelki. To zwalmy. O! Lepsze ceny o 20%. See you. Take a look. Boże, nie. Fortnite, rak. Padam. Nie, nie, nie. O, i teraz lepsze ceny. To sobie zostawmy też na wszelki wypadek. To jest piękna tarcza, więc ją chcę do domu mieć. Tego nie potrzebuję. Tego niekoniecznie, mam mikstury. Out, 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 out. To zostaje do muzeum. To out. Co jest piękne. Out, 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 out. I to tarcza out. Dobra. Teraz wiadomo, saveik. Po sejwiku lecimy do domu. Nie wiem, czemu wydam dźwięk samolocika. O właśnie, nie chwaliłem wam się też jeszcze jedną rzeczą, którą zrobiłem poza live'em, jak was nie było, bo ja sobie lubię popykać Skyrima, gdzieś tam jakieś casualowe, pierdołowate questy porobić na boku, popodróżować trochę, podkrywać, żeby wiecie, nie zanudzić się. Przeprowadził tutaj Jordis. Jordis the Sword Maiden. Sword, chciałem powiedzieć. Sword Maiden. I jest teraz zarządcą mojego domu. Zarządzę tym wszystkim. Mogę wynająć sobie barda, chyba nawet to zrobiłem.
woźnicę, żeby mnie podwoził do domu. Tego typu rzeczy. Także jest spoko. W sumie można budować w tej grze. Proszę bardzo, Paweł, zgasiłem cię. Można strzelać z kuszy albo z łuku i można budować domy, bo jest hardfire. Szachmat. You have been szachmatem. Tet. XD. No dobra. No ale nie powstanie, no bo widzisz, to teraz jest modne. No w Sword Knight, tak? Sword Knight, nie wiem jak to nawet przeinaczyć, głupio. Gówno Knight. XDDDD. Więc wiecie. Niestety nie poradzisz, no trendy się zmieniają. Ja jestem zadowolony, że kiedy ja byłem młodszy, to popularny był Minecraft, a nie Fortnite. I to jest wręcz coś, z czego jestem tak happy. Tą śliczniutką tarczę bym dał tutaj, bo jest przepiękna. Tak, tą moją ebonową chciałem. Tak, faktycznie, gra. Ta, bo wygląda przecudownie. A moja ebonowa do rączki. Teraz tak, mój magazyn kochany. Gdzie jest wszystko i nic. Ty. Muzyka z Legend, to jest poezja w tej grze, naprawdę. Nie wiem czemu, bo ją usunąłem w sumie. Usunąłem ją i wgrałem muzykę nordycką. I one się tak teraz będą przewlekać. Muzyka z Wiedźmina i nordycka. Że śmiesznie. Wow, co to tak jasno się nagle zrobiło? A. Pan mądry pochodnie wyjął, brawo. Są Daedric, ale to są Glass, Dragon, Talhrim. A, ze szklanych mam komplet. To dobrze wiedzieć, nie? Pokaż mi swoje towary. Zbliż się i zacznijmy handel. Takie teksty z gier są legendarne, one nie umierają. To są wyjątkowe rzeczy, to nie, tu nie chcę. To ty tych pierdół odłóżmy. To jest moje. Czy to są... Weź tą dupę. Czy to są rzeczy ebonowe? Szklane, starhrimowe, dragonowe, nordyckie, tak. I mam już topór wojenny. No to nie, to do skrzynki. Czy do beczki w sumie. O, rajczu. Ale no co się dziwisz, no. Ludzie zawsze będą szukać exploitów. Poza tym hitbox sam się o to... Hitbox, Fortnite sam się o to prosił, bo hitboxy w tej grze są niesamowite. Nie, Kostro ma swoje przecież miejsce. Nie. Kostrów tutaj nie może być. I na razie te wszystkie pierdoły typu tą tarczę i tą wspaniałą zbroję odłóżmy tutaj. Czy tutaj są wszystkie rzeczy mitycznego brzasku? Tak, to czemu ja trzymam tą szatę przy sobie? Proszę bardzo, od razu lepiej. A, jeszcze te sztabki trzeba podkładać, rudy, nie rudy. Gdzie to się odkładało? Tutaj. Ors. Co jest? Zmęczona? No to odpoczniesz zaraz. Niewolniku. Chyba ty. Gdzie to są jakieś te rudy? O, ruda ebonu, korundu, malachitu, rtęci, srebra, złota i żelaza. Nice. Mam też tych klejnotów, o Boże. Teraz tak. Tutaj te sztabki podkładać, bo je mamy. Siup. Sztabka krasnoludzkiego metalu, bo po co? Rafinowy krzyżowy kamień. Coś jeszcze? Ekstraktator esencji. A, to jest ta mała kulka do czarnej przystani. Dobrze wiedzieć. I teraz do skarbca. Mam tyle tych klejnotów, o Boże. Policzyć ceny tego wszystkiego, jakie to jest drogie. Masakra. Same te ametysty bez skazy są trochę cenne już, nie? Diamenty. Granaty, granaty bez skaz. Piękne, rubiny bez skaz, rubiny, szafiry, szafiry bez skaz, cudo.
To jest po prostu cudo. Dobra, sejwik. I teraz tak, ta książka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz pytanie, w których nie byliśmy. Tutaj chyba w tych gdzieś. Bo tu jest Rald Dbthar. To jest Lard Rald Dbthar. Tutaj jest Rald Dbthar. Czyli jeszcze tu są jedne i tu są drugie. Mhm. Czyli albo tu, do czwórki albo piątki. Teraz pytanie. Dziecko, nie. 4 albo 5. Brak nas, brak informacji. Nie wydaje się, więc ktoś będzie jak Astro Laboratorium? Czyli tam pewnie jest kuźnia. Czyli czwórka. Cholera, nie sprawdziłem, gdzie jest czwórka dokładnie. Tu jest pęknina, jeśli idzie prosto i na takim zakręcie tam jest czwórka. Czyli tu jest pęknina, się idzie. Czyli tu gdzieś muszą być ruiny krasnoludzkie. Dziwne. Tu chyba są. Albo tu, nie wiem. W każdym razie musimy wyjść z domu teraz. Czy to jest położenie skarbów? Nie, to powinny być tylko skarby tam. Nieważne. Idźmy dalej. Uwielbiam tą muzykę wiedźminową. Naprawdę, mówcie sobie, że ona nie pasuje, że Wiedźmin jest słowiański, a Skyrim jest nordycki, spoko Pawle, ale mi to pasuje, bo jest przynajmniej przyjemnie. Także po prostu. Dobra. Stąd chyba będzie w miarę przyjemnie się przejść tym szlakiem. Dobra, ja się już tutaj odcieszyłem z powrotem do was. Co? Tak. To idziemy do celu, tam jest nasz cel. Kim ty jesteś? Okej. Okay. Musimy iść w tą stronę, dobra. To idziemy. Szukać ruin. A to jest fajne takie właśnie, to jest takie podejście morrowindowe. Że macie questa, który wam nie mówi, gdzie co jest, tylko wy musicie chodzić i szukać tego faktycznie. I ktoś powie, że... No dobra, ale marudzisz, nie? No trochę pomarudzę, no bo to jest Skyrim i tutaj ten kompas, no... rozpieszcza gracza. On wam wszędzie mówi, gdzie macie iść, co macie robić, po co, dlaczego. I to jest niby spoko, ale nie głupie. I tak jak mówiłem, to jest robienie z gracza idioty. Orzesz w dupolo. Oj, easy, po niedźwiedziu. To jest robienie z gracza idioty, ale jak już gra zaczyna robić z gracza idiotę, no to niech kontynuuje robienie z niego idioty, nie? A nie, że wymyśla sobie jednego wyjątkowego questa, który chce być fajny. O, amulet z... Idiotka kompletna, nie? Jak ja jej nienawidzę, ta raja się zawsze wszędzie wpieprza. Pobłogosławię się, czemu by nie? To będzie albo tamta grota, albo tamta kopalnia. Jak nic, bo nic innego tutaj nie ma, chyba że ten obóz. A to jest gdzieś tu w tych rejonach, z tego co gra pokazuje. Chyba że tam gdzieś wysoko w górach, no to może, może, nie wiem. Na razie nie widzę żadnego znacznika dwemerskich ruin. No, nic nie ma, a jest mgła, więc przeczekamy może z, tak z 10 godzin.
Kasę tutaj stanę na ścieżce, będę wstać 10 godzin, bo lubię. A, to prawie nic nie pomogło. Absolutnie nic to nie pomogło. Super, super. To mnie też właśnie wkurza. To jest w ogóle, zauważyłem i w Skyrimie, i w Falloutie 4. Te zasrane mgły. Ktoś powie, że fajnie klimatycznie, ale ich jest za dużo. A, to z pająkiem walczyli, dobra, bo myślałem, że kogoś obrobili. Jakby oni kogoś obrobili, to ja mi teraz zarobił. Gdzie to jest tak naprawdę? Nie to... Katri. Koło grupki jezior. Czyli to jest tutaj aż. Skalowanie mapy jest cudowne. Także właśnie przespacerowałem się bez sensu, bo gra nie potrafiła powiedzieć: hej, skalowanie jest bez sensu. Nie pamiętam, jak grałem w Morrowinda pierwszy raz. Miałem questa, który był dla mnie wręcz wykonalny, bo musiałem coś znaleźć w ruinach krasnoludzkich. I to nie było pokazane, gdzie to jest, więc chodziłem i błądziłem. A okazało się, że to było przy samym wejściu, tylko ja to pominąłem, bo tego nie zauważyłem. I tam są, dobra. I to jest właśnie fajne, bo ktoś powie, że ja bym się wkurzył, że chodzę, tyle szukam, a to jest na samym wejściu. Ja się nie wkurzyłem, ja się wręcz ucieszyłem, że śmiałem się po prostu, nie? Że tyle szukałem, tyle chodziłem, tyle krążyłem, a okazało się, że to jest tak blisko mnie. Jezu, ale ty jesteś brzydka. Dobra, bym was wymordował, ale mi się nie chce, bo idę do ruin. Już usunę ten znacznik, bo teraz wiem, gdzie mam iść. Czy wszystkie cesarskie obozy są czerwone? Czy tylko ten? Czy nawet nie znalazłem więcej? Tu gromów ładnych znajdowałem. Chyba tak. Nie wiem, nie obchodzi mnie to, szczerze powiedziawszy. Ja się nie interesuję wojną domową. Ooo! Sky Shard. Będę mieć darmowego perka. Ja chyba nawet wiem, gdzie jestem. To się rzadko zdarza. Ale to bardzo dobrze. Tutaj już kilka razy byłem. Mzulft. Tu jest w ogóle pusto i spokojnie. To jest wejście do... A nie, to byłem w wieży Mzark, a nie Mzulft. Już mnie chyba nadprowadzi ten quest, nie? Nie. Tak. Tam mnie prowadzi. Przejdźmy się tam, bo tak. Czemu muzyka jak do walki? Może nikogo tu nie ma. Tu mnie prowadzi, ale to chyba będzie tak jak, że na końcu można stąd wyjść. Nie wiem, zobaczmy. Warven Store Room. Czy to jest taki zwykły magazyn w sumie? A? Jest i Katria. Okej. Okay. Fuck. O! Fuck. Fuck. Jesteśmy tak blisko. Dwemerskie tajemnice. Piękna rzecz. Moje. No, teraz musimy znaleźć kuźnię Ethereum. To będzie przewalone. To będzie w ogóle fajne, bo będziemy musieli znaleźć tą kuźnię. Znaczy, to jest tak teraz, nie? Że otwieram dziennik i w dzienniku wszystko jest. Nice. Dziwi mnie to, że w krasnoludzkim magazynie, który stoi nie wiadomo ile lat, są rzeczy niesplądrowane, to raz, a dwa, że są amulety bogów. Więc albo ktoś tu musiał być i je podłożyć, albo coś tak trochę nie tak jest, bo zawsze była mowa o tym, że krasnoludy no, nie są zbyt religijne, że oni odrzucili bogów. A
A jak już, to czcili Dedry, a nie ósemkę. Bo wtedy jeszcze nie było Talosa jak coś. Dobra, jeszcze raz dziennik Katri. Pod jeziorem, na lewo od pękniny. Czyli gdzieś tu? Chyba tak. Albo tam, co gorsza. Ale ja mam wstawę tutaj. Bo tu coś nawet widać. Czy to jest też ten problem, że ja nie znam mapy? Nie znam mapy na pamięć, więc co najzwyczajniej w świecie muszę krążyć. To jest spoko. Bo nie jestem tak powalony, żeby znać mapę całego Skellima na pamięć, nie? Gdzie co leży. Także idziemy teraz do kuźni. Dobra, to idziemy szukać dalej. Tam. No i znowu muzyczka z Wiedźmina, taka delikatna. No to jest lajcik, lajcik, to jest bardzo fajnie spasowane. Tutaj w ogóle Ivarstedt ładnie wygląda. Bardzo ładnie. Mega. Dobra, tam jest znowu jakiś obóz cesarski, bla bla bla, mi to nie obchodzi. Idziemy przed siebie. Idziemy szukać kuźni Ethereum. Bo to będzie naprawdę powalona akcja. Czy powalona, dowalona. Albo nie, wiecie co? Będę miły, nie chcę zabijać pana niedźwiedzia. Bo on mi nic nie zrobił. Siema, panie płetwo. Pan niedźwiedź mi nic nie zrobił, więc ja nie widzę potrzeby, żeby go zabijać. Może się na mnie rzuci, no to wiadomo, że będę musiał go niestety potraktować moim mieczyksem ebonowym. Na razie jest spokojny. To idziemy dalej szukać. Kuźwa mać, a ja cię przed chwilą chwaliłem, panie niedźwiedziu. Weź. Cyk. Co? Skąd ty się wziąłeś? Czemu jesteś taki potężny? Co to jest? Skąd to się wzięło? Dlaczego? Co tu jest? Skąd on się wziął? Odporność na chłód? Cyk! Skąd on się wziął? Dlaczego on tu był? What the fuck? Co to za miejsce jest? Jaskinia miodowa. Tam muszą być przerąbane rzeczy, skoro tu się nagle taki Draugr pojawił. Serio. Czy to jest jakiś tron, nie? Nie, to jest zwykły sarkofag. Wszystko jasne. Ja wale. Tracę życie, wilki. Dobra, spoko. No czaję. Nagle niedźwiedź, spoko. No czaję. Ale tutaj kuźwa Draugr przepotężny przychodzi i chce mnie zadupcyć. Potęga. Co cię boli? To kręgosłup też spoko. Obóz cesarski w rifcie. Wy mnie nie interesujecie, koledzy? Mnie interesują krasnoludzkie tajemnice. Ho, ho, ho. Indiana Salman w poszukiwaniu. O. Paweł wrócił. Siemanko, ominacie walka z zadowolonym Draugrem. A było serio ciekawie, bo się nawet nie spodziewałem, że się pojawi takie coś. Tam jest jakiś kurhan norski. Więc to raczej nie tu, może to będzie tam. Także przejdziemy tym szlakiem i zobaczymy, czy tam coś będzie. Bo tam widzę tylko ten smoczy grób. Czy tam są smoki, jak odblokujemy rzeczy tam smocze, że zabijemy pierwszego smoka. I tam są smocze kapłani z tymi maskami. Czyli w sumie coś, co mnie nie interesuje w tym playthrough. Też potem możemy się pojawić w Dragonborna. No jakoś tak mówię, no nie jara mnie to. Ja wolę się bawić teraz właśnie w takiego typowego podróżnika. Twoją starą. Paweł się pyta, co u ciebie? Zależy,
No powiedz ogólnie co u ciebie, no bo że nie możesz powiedzieć, że dobrze, w porządku, dziękuję? Ale ty jesteś słaba, nie szanujesz widzów, unsub. Ogólnie mówisz za cicho i cię nie słyszę. Pracy jest średnio. Tu jest spoko. Okej, spoko, o to nam chodziło, dziękuję za ten wspaniały wywiad. Dziękuję. No, także spoko. To chyba nie jest to, czego szukam, bo to są jakieś dowalone norskie ruiny. Punkt zawietrzny. No faktycznie jest zawietrzny, tutaj pizga, a nie wietrzy. Ale to w takim razie tam jest jeszcze ścieżka, więc pójdźmy tam. To może być ostatnia nadzieja, że tam coś będzie. Tak, ona wie. Wiem. Że 2 plus 2 to 4, no że Paweł to Max. Możesz nie podsłuchiwać, tylko grać w Simsy? Jak grzeszna dziewczynka? To jest w ogóle sarkofag? Yep. Wow, 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 wow. Czemu jesteś twardy? Okej. Elfi? Tak, elfi. Ale elfi w tańcu to nie ma na stojaczku chyba. A nawet jeśli to elfi nie są jakieś wyjątkowe. Średnio mi się podobają elfie rzeczy. Idźmy dalej, ciężkim szlakiem. Ej, ale to jest naprawdę mega poszukiwanie tych ruin, wędrowanie po takich miejscach. Poezja. Po prostu poezja. Tylko bardziej bym się cieszył, gdybym w końcu wiedział, gdzie są. Myślałem, że słyszałem smoka i się zdziwiłem. Więc tam jest ten, jakby powiedzieć, deathclaw skyrimowy. Dobra, padł. Bo to coś jest powalone, to jest tak mocne. Czy to tu jest ten smoczy kurhan? Easy. Tak, to jest kurhan jakiś. Zasypany cały. Nord. Trzany kołnierz, proszę pana szatan. No, żeś się nie postarał, kolego. Nie przestraszowany żeś był na podróż, co? A? Kojarzę? No i dobra. Szukamy dalej. Aha! Aha! Dajcie chwilę. Dobra, idziemy dalej. Chcę znaleźć te krasnoludzkie ruiny. Na razie znajduję tylko tutaj norskie, jakieś pradawne ścieżki zdrowia. O! Sympatycznie widzę. O, niewidzialności. Jak on tam wejść? Tędy niby? To jest zły po prostu level design. Niby tu jest ścieżka na ten szczyt smocza, niby nie ma. Ja tak naprawdę nie wiem, gdzie mam iść. Jakby tu się dało wejść na to, to już potem do góry bym wszedł na lajcie. I to by było spoko, nie? Nie, nie działa. O, 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 jest sweet spot. Albo nie? Jest sweet spot. Teraz tam wejdę na górę raz, dwa. Może zarobimy smoczego kapłana, byłoby fajnie. Bo wiecie, smocze kapłani są dobani. Bang, bang. Orzesz w dupolca. Ale to jest wysoko. O fok, o fok. O fok. I ktoś tu jest. Ej, jakie kombosy on zrobił. On zrobił szybki blok, cios, tarczą, wszystko. Nice. Fizyczne cechy wilkołaków. Biorę. Że on tutaj nie zamarzł, biedaczek. O Jezu, pustą butelkę podniosłem. Na co mi to? Zwoje sobie wezmę, bo one są cenne w miarę. Łuski zębacza już niekoniecznie. Ale tu jest ten... ten smoczy, ten... Dingolec. No mam, głodny jestem. Skazany na śmierć, to jest mój ukochany okrzyk.
On ma jeden z lepszych efektów, że on obniża obronę i atak przeciwnika. Jeszcze raz. Książka. Jest pęknina, idą jeziora. I tu jest takie jezioro większe, z taką jakby wysepką na środku. Przed takim dziwnym przerywnikiem. No to tutaj gdzieś to są te ruiny. Nie wiem, trzeba iść poszukać. O, bandyci. Halo. Nie po problemie. To było zbyt słabe po prostu. Bo nawet nie słabe, to było żałosne. Tam jest jeszcze jakiś łucznik. Bo więcej bandytów. Co? Okej. Halo. Mara. Co za frajerzy, Boże. Oni są tak słabi, że oni po prostu pod muchem mojego miecza umierają. Z AliExpress zamów cokolwiek. Sama satysfakcja kupowania na AliExpress to... Nie interesuj się, masz grać w Simsy. To już jest radość. Graj. Nie gadaj. Może te ruiny są bliżej niż ja myślę. Albo nawet dalej niż ja myślę. Czasami na mapie można je dojrzeć gdzieś. Jakiś dziwny budynek czy coś. Może tutaj? Tu się w sumie jakaś ścieżka zaczyna. Idźmy tam. Tam coś. O, elo. Tygrys sobie we mnie. Kolejny? A nie, to młode. A nie, to wilk. Okej. Nie no, ja mówię ci, Paweł, słuchaj, AliExpress, bierz cokolwiek. Nie interesuj się! To, że już mam prawie platynowego użytkownika, no to... Bluetooth. Czaisz? Paweł znalazł słuchawki nie Bluetooth, tylko Bluetooth. Ja bym kupił. Czy to źle, że mam platynowego użytkownika w AliExpress? Nie, ale pytam serio, czy to źle? A czy to dobrze? No właśnie. Mogę kupować wtedy taniej. Dobra, ty jesteś zły model. Wiem. Nie mogę znaleźć głupich ruin krasnoludów. A, bo myślałem, że te sławki są podpisane jako Bluetooth. To nie, nie, nie. To już, to żart umarł właśnie. Tutaj w sumie nic nie ma ciekawego, to jest... O, kaplica Talosa, dobra. Może jednak trochę jest ciekawie, bo będziesz miał co splądrować. Wino to nie... A książka, myślę, że tu faktycznie amulet królów leży, Boże. Bym się skichał po prostu ze śmiechu. Weźmy sobie błogosławieństwo, jak już go splądrowałem, to niech mi pobłogosławi chociaż... Dziad jeden. Dobra, idziemy dalej. No słuchaj, Raya, no śpieszę się, bo jesteś głupi, a mnie przepychasz, a musimy znaleźć krzesłowskie ruiny. Słucham. No właśnie. Nie mam pojęcia, gdzie tego szukać, szczerze. Co najwyżej tam do przodu mogę gdzieś iść i liczyć, że to będzie... No wiem, no... Czego się mi nie zrobiło? Się mi wyprodukowało nawet inteligentny kibel. Serio. To jest firma... Ja mam telefon Xiaomi. Tak, wiemy, chwal się. Jest cudowny i chwalę się. Mogę mi nawet za to zapłacić, na przykład słuchawkami się. Ale ten telefon, mimo że jest średnio półkowy, naprawdę dobrze. Działa tak szybko, że my po prostu telefon czasami ogarnę, co się dzieje. Zwłaszcza jak się do godziny 4:20 i przechodzę. Ale to dlatego, że jesteś konsolowym plepsem i nie widzisz więcej FPS-ów. Nie, ty jesteś plepsem. Laska, 120 Hz widziałaś kiedyś? Laska, weź. Laska. 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 No właśnie. Ej, no gdzie są te ruiny?
Super, słychać dzwony na mikrofonie. Dzbany jedne. To wiecie co? To ja tutaj stanę sobie, zapiszę grę i w telefonie sprawdzę, gdzie są te ruiny. Bo nie chcę mi się chodzić szukać, a przy okazji wycieszę się, póki piją. Po prostu się wyciszyłem, żeby poczekać, aż dzwony przestaną bić, bo było je słychać na mikrofonie i sprawdzić, gdzie jest lokacja. I wiecie co? To jest to. Ten taki znaczek takiego... tego, takiej tarczy. I to jest kolejny zły po prostu level design. Bo jeżeli wszystkie poprzednie ruiny były oznaczone normalnie... O, to jest to chyba. Były oznaczone normalnie ruinami krasnoludzkimi, to czemu te są kuźwa wyjątkowe i są oznaczone w ten sposób? Jest słabe strasznie rozwiązanie z mojej perspektywy. Że to de facto nie są ruiny. Tylko no... To jest to coś. Znaczy tutaj ogólnie, w tych ruinach jest ta kuźnia. O, że tu muszę wsadzić te wszystkie te. Cyk. 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 I to się będzie kręcić fajnie, nie? I się chyba coś otworzyło. No i proszę bardzo. Prawie jak Salman każdego ranka. No, widzicie, krasnoludzka technologia to jest coś pięknego w tej grze. Więc to jest piękne, że jak robią coś takiego, wiecie, lore unfriendly, czy jakieś jetpacki w Skyrimie, to tłumaczą, że to nie jest lore unfriendly, to jest krasnoludzka technologia, więc to jest standardowe w tej grze. O, samo się zapala. Szczerze, byłem tutaj chyba tylko raz we wszystkich moich playthrough Skyrima. 3.41, bierz. Wiesz, na pewno działają. Znaczy nie, że hejtuję, nie? Bo czasami są takie przypadki, że są tanie słuchawki, takie na AliExpress, które naprawdę działają i są dobre. No ale niestety one są zlawinowane przez tony shitu, który się rozpada jeszcze przed przyjściem do was. I to jest problem AliExpress. AliExpress jest trochę jak sklep Play. Że są tam spoko apki, ale niestety często są właśnie gubione przez ten cały shitowy software pokroju. Bezsensowna apka. I to jest apka, która na przykład wyświetla napis bez sensu. Co to jest? Jakiś klejnot? Skyshard? Nie, grzyb. O, woda. O, grzyby. Znaczy, na razie nie widzę tutaj ani falmerów, ani krasnoludzkich rzeczy, ani bandytów, więc jest okej. O, super, że trafiłem. Legit. No to jest mega fajowe, nie? Krasnoludzkie tajemnice w tej grach to jest coś przecudownego. Tak, duch mi mówi, że powietrze jest inne. Serio, duch. Nie, nic, gram z Skyrima, ty tam się nie... Aż autosave'a mi gra zrobiła.
jest piękna. Aha, że para, dobra. Serio, duch się krztusił parą w kuźni? Ja fal, ale to jest idiotyczne. To jest tak bezsensownie napisane. A w ogóle lawa jest czy coś. Jasne, no zupełnie takie, nie? Teraz pewnie jakiś boss wyjdzie czy coś. Byłoby fajnie. Tak. Guardians of the Forge. Za 14, no wiesz. To jakieś dupo tam pająki. Ja myślałem, że Guardian będzie jakiś potężny centurion, taki naprawdę... A to takie dupo pająki. Też szkoda malować bełty mi na nie. Serio, to coś to jest strażnik tak potężny rzeczy jak kuźnia. O! Już trochę się ciekawie robi, dobra. Co, że para mnie boli? Tak. No to wyłączmy ją. Bo to im nic nie zrobi, to są roboty. A moje buły będą przez to umierać. Jeszcze muzyka z wieśka tradycyjnie. Siu. Turlanko, zabijanko. I parowanko. O, Katria sobie tym radzi. W ogóle jak ci moi są robieni przez te maszyny. O Jezu. Czy tutaj pozdychają mi? Znaczy, nie mogą, nie? Ale wiecie, o co chodzi. Aha, został tylko jeden, tak? Sfera mistrz. Jak to śmiesznie wygląda, sfera mistrz. Wielki klejnot duszy. Dobra, wstawać buły. Jest! Mistrz kuźni. Aha, nie działa na niego to? A! Oj. I to sorry, na niego nie działa. Patrzcie. Aha, na nich... Czemu wasze ataki na niego działają? Super. To, żem sobie powalczył z mistrzem kuźni. Dzięki, koledzy. A, no to faktycznie. Warto dopłacić. Nie na żart. Wykujmy coś, jasne. Forge. On tak powiedział specjalnie. Forge. Zapiszmy grę i zobaczmy, jakie mamy opcje, bo jeżeli faktycznie to jest jedyna szansa, żeby użyć kuźni, to zróbmy coś dowalonego. O! No. Także beka straszna. Bierzemy. Ile rzeczy? Jo, tak dobrze. Jeszcze to weźmy. Ja nie pomogę, no. Jak są dobre i czujesz, że się nie rozpadną i że są dobre, no to kurde, to je bierz, tak? Tak, z oficjalnych sklepów, jakichś właśnie Xiaomi czy coś. Tam są takie. Dobra, kujemy, uwaga. Staw absolutnie mi obchodzi. Korona. Nie obchodzi mnie. Szczerze, wszystkie opcje są słabe. To jest słabe, ale weźmy tarczę, bo z tarczy jeszcze mogę korzystać. Szczerze powiedziawszy. Dzięki dziewczyny, że tego zasłaniacie, nie? Dzięki. Powtarzanie tych samych kwestii nie ma po prostu po co się męczyć z pisaniem, nie? Nie wiem, Paweł, no ja cię nie poradzę, ja nie kupuję schowek na AliExpress. Nic ci nie pomogę w tej kwestii, serio. O, udało się. Dobra.
Czy ta tarcza eteriowa jest w ogóle dobra? Moja ma 68. 41. Mech. No ale... Czy mogę ją jeszcze zaknąć jeszcze bardziej? Jak tak, to będzie dobre. Cyk. Nie, nie sprawdzę, nie będzie mi się chciało. Jeszcze jutro idę do pracy na rodu. Nie chce mi się. Ale Paweł coś inny. Dobra, wiesz co, nie podsłuchuj. Zajmij się sobą, kobieto. Bo tak, niewolniku. Mamo? No nie no, Paweł, no co ja ci zerknę na słuchawki? Ja ci zerknę i powiem to samo co ty, że wyglądają albo spoko, albo chujowo. Więc ja cię nie poradzę specyfikacji. A nawet jeśli to co, no nic. Nie znam się na słuchawkach. Nie jestem jakimś audiofilem strasznym. Laska, jak mogę gadać od godziny o słuchawkach, jak cały live? Ha, to nie no, tylko się pyta, czy nie zerknę sobie na te słuchawki, co on znalazł. Już kolejny raz. Nie słuchaj, grasz to graj. O! Nie wiem, czy mi jest najlepsze spadki do 20 zł, 20 zł są na kochanie, które są takie jak iPhone'owskie. Są dobre, wytrzymałe, mają mikrofon. Mają możliwość wybierania rzucenia połączeń, no. Mają nawet basy. Po części prawda, więc ja po prostu nie polecam kupować takich słuchawek w internecie, bo to można się przejechać, a wiadomo, że jak się pójdzie do sklepu i ci się spieprzą słuchawki, to zawsze możesz powiedzieć, panie, gwarancja. I ci pieniążki oddadzą. I ci pieniążki oddadzą, nie? A na Ali, jak ci się spieprzą słuchawki, co zrobisz? No nic, będzie płacz i zgrzytanie zębów. Także po prostu polecam się o tym pointeresować tak trochę, nie? Tak, bo mi się nudzi, bo się gra ładuje. No. Żona Paweł, no to jest twoja decyzja. Ja w ogóle polecam Morele.net. Ja tam kupuję wszystko z elektroniki. I to jest. Ja tam. Możesz mówić głośniej? Moja koleżanka. Jest idealnie. Kupiła sobie tam kabel USB do ładowania telefonu. Nie dość, że bardzo szybko ładuje jej telefon, to ma dodatek. Jest bardzo dobre. Dmuna Morela ci nie sprzedadzą chińskich badziewi. Mogą mieć... No to nie kupuj w takim razie słuchawek za dwie dychy, jak chcesz mieć słuchawki na przyszłość. Ja na przykład polecam ci słuchawki Snap Overtone, albo w ogóle słuchawki firmy Snap. Tylko za nie zapłacisz 20 zł, tylko na przykład zapłacisz 80. Ale to właśnie dzięki temu będziesz mieć pewność, że one będą dobre. Bo no... Sorry, Mory, no ale wiadomo, że słuchawki droższe mogą być zrobione z lepszych materiałów, mogą mieć lepsze częstotliwości, basy, etc., etc., bo po prostu producent więcej na nich zarobi, więc on mógł za więcej je zrobić. Więc proste, nie? I nie, że ja jestem człowiekiem, który popiera mentalność, jak drogie, to dobre, bo nie. Ale wiecie, o co chodzi, nie? Czasami lepiej zapłacić więcej i mieć coś dobrego, dopłacić, niż kupić coś po taniości. No właśnie. Tak jest... jak mój telefon. Ale ty jesteś już nudna z tym telefonem. Oj, kocham go, okej? Okay? Szkoda, jest że nie mnie. W moim życiu. Szkoda, że nie mnie, kutosiarzu. Za karę nie myjesz się, niewolniku. Dobrze. Będziesz pachnieć śledzikiem. Dobra, to już dzisiaj tego zamku Wolkihar nie rozrobimy w takim razie, no bo dzisiaj widzicie dwie merskie tajemnice. Mogłem zrobić zdjęcie tej kuźni, to było fajne na miniaturkę. A zobaczę, może to wykombinuję jutro. Posypię tutaj przez wszystko, skoro tu jest wszystko pokazane, cyk. Skąd ja w ogóle mam tych klejnotów tyle? Czy wiem, że z tych potworków wypadają, ale serio, aż tyle? Wow. Dobra. No ej, idź sobie, no.
Ej, właśnie, Ryo. Tada. Jest nieśmiertelna teraz. I to jest trochę spoko, a trochę głupie. Bo serio, przez to, że kogoś uderzę, on będzie nieśmiertelny? I jaki jest tego sens? Dlaczego? Znaczy, okej, okay, nie mogą atakować, spoko, ale ja ich też nie zranię. Czyli to jest tak naprawdę tylko do użycia w sytuacjach kryzysowych, kiedy mam mało HP, a ktoś chce wykonać cios, to wtedy go uderzam tarczą i mam czas, żeby się uleczyć. A tak to nie widzę najmniejszego sensu w używaniu tej tarczy. Więc pewnie też ją gdzieś tutaj wywieszę, ale na razie mi się nie chce. Na razie muszę wyjść z domu. Oh. Ha. Tak, jak ty siedzisz z tym laptopem? Normalnie. Używa swoich całych cycków jako podstawki pod laptopa. Jeszcze powiedz, co mam światło. Bo taka typowa kobieta. Nie, do Solstein też nie chcę. W ogóle ta woda wygląda teraz w końcu inaczej. Wygląda jakoś jak należy. Tu w ogóle mamy dużą połać terenu niezbadaną. Ale pójdźmy do białej grani, bo biała grani jest spoko, tak w sam raz na końcówkę. Bo będziemy kończyć w takim razie. Mówiłem, że trochę wcześniej, ale no nie ma sensu ciągnąć dalej tych questów, jak wiecie, no, czas się kończy. Ja się jeszcze podrapię, bo mi ucho swędzi. Też. Dobra. Nie trzeba tego w końcu downgarda skończyć, bo mnie już wnerwia to, że chodzę sobie tutaj po miastach. I są tacy, takie jego moście. Bo już mnie to naprawdę denerwuje. Że nie mogę spokojnie się przejść przez miasto tylko dlatego, że wampiry atakują. I to jest słabe. Dobra. Tutaj nic nie odkładałem, okej. Okay. Ty się w ogóle nie odzywaj, okej? Okay? Dziękuję. No. Dobra, no to w takim razie co? Ja zapisuję grę. I ja będę w takim razie kończyć. Ja będę w takim razie kończyć, tylko jeszcze nie wyłączę Skyrima, bo jak go wyłączę, to będzie synchronizacja zapisów, a wiecie co to robi z klatkami na live, nie? Drop jak cholera. Także cóż, no, ja mogę powiedzieć tylko tyle z mojej strony, że dziękuję wam, że wpadliście. Pożegnasz się? Głośniej. No to pa! O, ona się pożegnała, proszę bardzo. No, ja się z wami żegnam, dziękuję, że wpadliście, dziękuję za wasz czas. Mam nadzieję, że dwie merskie przygody wam się podobały i znajdziemy ich więcej w Skyrimie, bo są naprawdę ciekawe i intrygujące, nie to co wątek główny tej gry, który jest słaby jak barszcz. Hejtuję barszcz, nie lubię barszczu. No, także cóż, miłego wieczorka, miłej nocy i do usłyszonka wszystkim. Trzymajcie się cieplutko i do jutra. Cześć!